Siemaneczko, witam na kanale fansportu.pl, a razem ze mną Paramaxil. Siemanko. Siemanko, cześć. Dzień dobry. Witam. Naładowany pozytywnymi emocjami czy negatywnymi? Dużo emocji na pewno, czy pozytywne, czy negatywne. Mieszane bym powiedział. Pozytywne na pewno mam wrażenie, że dobrze mi poszło na konferencji. Cieszę się, bo to mój pierwszy raz przed taką publiką, ale też poniekąd spodziewałem się tego, bo zawsze te stresujące sytuacje wpływają na mnie raczej tak mobilizująco. Trochę tak jak Goku, odpalam Ultra Instinct i w takich momentach zajebiście dobrze, nie wiem co się dzieje, ale zajebiście dobrze mi idzie. No. A bo tego nie będzie opanowanie, czy też pójdziesz od razu na aferę? Raczej na aferę nie zamierzam iść. Plan konkretny jest, mimo tego, że trenuję dopiero tydzień, to raczej jest konkretny plan, na aferę raczej nie zamierzam iść, no ale mam raczej mocną banię po tacie, jak pójdę na aferę, dostanę parę ciosów, to będę się bił dalej, jakby mam duszy wojownika, no nie poddaję się, raczej sztywno do planu, automatycznie będzie to się działo, ale będzie się działo. Okej, okay, a po tym tygodniu przygotowań parter czy stójka, bo chyba jednak... Bijemy się w K1. A wbijecie w K1? Tak, więc no nie zrobię mu dziecka w oktagonie. No właśnie miałam zapytać, zasmuciłeś teraz widzów, ja o tym nie słyszałam na konferencji, wszyscy liczyli na ten parter. No niestety, no nie zrobię mu dziecka w oktagonie, on tam się oblizywał wielokrotnie na widok mojej pały, ale no będzie musiała mu wystarczyć ta, którą mam w tył głowy. Ale piękna fryzura, pewnie. Dziękuję bardzo. Kurczę, musisz tego fryzjera, ja na razie tylko na chłopczyka. Każdemu wedle potrzeb, każdemu się podoba co innego, no grunt, żeby każdy się dobrze czuł. No. Ale właśnie ty swoimi żarcikami, takimi tymi postawą na konferencji pokazujesz, że jednak masz dystans do tego, co się działo, do tego filmiku, który tam już był, wiesz, wtedy pokazany. W sensie, no ja mógłbym się tym przejmować, tylko pytanie brzmi po co, no generalnie na początku mnie to ruszyło, jakby zdarza się każdemu, że no, są takie sytuacje w życiu, które cię ruszą. No ale jeżeli, ja jestem takim raczej racjonalizującym sobie wiele rzeczy człowiekiem, no jeżeli dojdę do wniosku, że no nie ma sensu się czymś przejmować, bo i tak tego nie zmienię, to po prostu uczę się z tym żyć, no i jak, jeżeli się uda, no to przekuwam to sobie w jakąś swoją mocną stronę, no stało się, no i tyle. Tak naprawdę, no koleś, który udostępnił te nagrania, on wiedział, że jestem osobą publiczną i jakby można to wywnioskować z tego, że on ma tam setki swoich filmów na swoim kanale. I ja jestem jedyną osobą, u której występowało to emoji na twarzy, że chciał niby to zasłonić. No i generalnie, nie wiem, wspomniałem o tym, że będzie sprawa sądowa? No raczej tego tak. Nie. No. No to ale będzie sprawa sądowa, doszło do tego, tyle, no stało się. Dzięki temu dostałem trochę boosta popularności, nie mogłem z tego skorzystać od razu, niestety, a skorzystałbym bardzo chętnie, bo wtedy byłem rozłożony chorobą, przez 2 miesiące chorowałem, to też jest jakby, to też staje za tym, że nie zostało to specjalnie opublikowane, po prostu stało się, wylało się mleko, no tyle, no, trzeba posprzątać albo przyjąć to na klaty. W życiu dzieją się różne rzeczy, no. Rozumiem, ale jeżeli chodzi o twoje zdrówko, wszystko jest w porządku? No tak, jak najbardziej. No, dlatego wtedy odmówiłem walki na poprzedniej gali, bo też dostałem taką propozycję. No w sumie wcześniej też mi się zdarzyło odrzucić propozycję walki z Franiem. No głównie dlatego, że nie chciałem dawać mu zasięgów, a w tym momencie doszedłem do wspaniałego pomysłu, że no skoro on jest bardziej popularny i on chce mi dać zasięgi i ten ja nalega na taką walkę, no to go wykorzystam jak swoją sukę, no. Cóż, no jeżeli ktoś jest tak głupi, że chce być moim najlepszym menadżerem, no gdybym miał więcej takich wrogów jak ten idiota, no to byłbym już pewnie milionerem, a tak to niedługo dopiero będę. Ale mieszkanie już będzie z wypłaty, czy nie? Rodzice dorzucą trochę, bo siostrze dorzucili do mieszkanka swojego pierwszego, ja też dostanę trochę. I mam wrażenie, no generalnie dostaję taką wypłatę jak Wardęga wtedy, kiedy sprzedał największą ilość pay-per-view. A jaką dostaje Franio, on się podpisał 3 miesiące temu. No jest taka szansa, że dostaje mniej ode mnie, mimo tego, że ma ponad 30 tysięcy i tak mi ciśnie, że mam po 40 osób na streamach. Od Klejus. No. Rozumiem. Dobra, ale właśnie jeszcze chodzi o twoją chorobę. Ty mówiłeś, że miałeś tam zakażenie bakteryjne i tak dalej. Ja różne rzeczy miałem, no. Tak naprawdę mam wrażenie, że no to są rzeczy dość intymne. No mogę opowiadać o chorobach, wewnętrznych, jakich przeżyłem, no. Tak, ale właśnie chodzi o to, że ludzie się pytali w komentarzach i zapytam po prostu o to, bo widzowie chcą wiedzieć, że czy tam, wiesz, są testy po prostu na krew, jak wchodzisz do oktagonu. Spoko. I czy po prostu u ciebie wszystko w porządku i czy przejdziesz te testy? No generalnie tak, jeśli chodzi, no trzeba być świadomym pewnej rzeczy. No jeśli chodzi o te choroby, które ja odbywałem, bo wtedy miałem kombo dwóch. Nie wiem z jakiego to było czasu, ale się po prostu złożyło. Miałem i tak zwany syfilis i chlamydię jednocześnie, co jakby a propos bakteryjnego zakażenia skóry, to jest w ogóle inna historia, jakby to było wcześniej. No i później doszło do tych dwóch chorób, no na te choroby w ogóle nie ma testów. Jeśli zaś chodzi o choroby, na które są testy, to tak, przeciwko
HIV? HIV, tak. No jeśli chodzi o HIV, no to istnieje coś takiego jak PrEP, czyli taki specyfik, który zażywasz, jeżeli... No wystarczy 5 do 7 dni przed stosunkiem, generalnie regularnie zażywać ten specyfik i chroni się to, no jest to jak pewnego rodzaju osłonka, jakby ludzie są nieświadomi, warto o tym wspomnieć, no że generalnie jeżeli uprawiasz seks bez gumy, no to 140 około, no powyżej tam stówki lekko jest płatność miesięcznie, a tak naprawdę możesz sobie wytworzyć ochronkę przed tym, żeby nie zostać zakażonym, no a warto, warto jednak... Czyli Paramaxil bawi i edukuje. No bawi i uczy, no trochę tak, staram się. Jakby staram się też dość odpowiedzialnie podchodzić do życia. No i tam jest jeszcze test na żółtaczkę, hepatitis B i hepatitis C. Na żółtaczkę byłem szczepiony w momencie, kiedy miałem operację na obojczyk, jak się połamałem na nartach. A kiedy to było? Jezus, 14 lat temu. Okej, czyli to nie wyjdzie raczej w oktagonie. No nie ma takiej opcji. Nie, byłem szczepiony przedoperacyjnie. Ale nie, obojczyk czy to? A, nie, raczej nie. No jakby jest jakaś szansa, że coś tam będzie bardziej pobolewało, ale no, na ten moment nie odczuwam żadnego dyskomfortu, mimo tego, że tych treningów jest dużo. I cóż, jeszcze więcej można rzec. No jeśli chodzi o ten, bo nie wiem, który z hepatitis, to w ogóle nie wiem, czy dobrze mówię, no generalnie łacińska nazwa na żółtaczkę, jakby wątrobowe zakażenie typu B i C. No to drugie też wątpię, no jest jakaś szansa, no nie badałem się nigdy, no zobaczymy, zbadam się. Liczę na to, że jestem zdrowy, no i tyle. Okej, rozumiem. A jeszcze pytanie odnośnie dzisiejszej konferencji. Uważasz, że wjechałeś mocno na psychę i jakoś go tam zabolało? Bo chyba wiesz. No przecież się popłakał. Przecież nie wiem, czy to było widać, no ale generalnie chłop miał łzy w oczach, zaczął jakieś niestworzone brednie mówić, że obraziłem mu ojca. Nie wiem w ogóle, o czym on mówi. Jakaś totalna odklejina mu się wleciała. No chyba, że rzeczywiście jakby rzuciłem jakimś gównem, bo on rzucał we mnie jakimś gównem w momencie, kiedy staliśmy tuż przed wyjściem do konferencji. Na początku rzeczywiście coś próbował szczekać, a później już zamknął mordę, tak uszy po sobie, rozpłakany, zaczął gdzieś się tam wierzgać, machać tymi rękami, jakby paraliż mu jakiś wleciał, mimo tego, że trenował niby 2 lata. No uważam, że został zniszczony. Jakby jestem zadowolony z siebie, no mam nadzieję, że dobrze mu to pójdzie w pięty. Tak się mówi chyba, no. Rozumiem. Dobra, no to co, nie zatrzymuję Ci dzisiaj i chyba życzę powodzenia, widzimy się na następnej konferencji. Dziękuję bardzo. I udanych treningów, bo staż króciutki. Dziękuję bardzo. Na radę. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Cześć. Hej.